Na papierze Linfar, ale ma 4000 walk, Tiko ma 10 tysięcy. No i oglądajmy, kto będzie lepszy, kto wygra. Kurde, pytałem się, czy mają golda i nie ma golda, zobaczcie, duża apteczka, duży zestaw naprawczy i gaśnica mała, ręczna, dlaczego? Dlaczego ręczna gaśnica? Szkoda, Super Conqueror, duży zestaw, naprawczy, apteczka, rację. HP-kowo, no lepiej wygląda Linfar, ma więcej życia. Ja uważam, że jednak lepszym czołgiem jest IMX, jeśli będzie walka na odległość. Na blisko Super Conqueror. No i jest presja kapa. Pan Linfar wychodzi tutaj z presją. Widzimy 15 goldów. Przejmuje bazę Linfar. Pewny swego. Z góry mógłby go zaatakować IMX-em, co nie? To byłoby sprytne. Podjeżdża IMX, coraz bliżej jest kontakt wzrokowy. Strzał w dolną płytę, Tiko nie oddaje strzału. Świetny teraz deal dla Linfara. Wychodzi na duże prowadzenie, to już jest 600 HP więcej. Bardzo dobry start. Bardzo dziwię się Tiko, że tutaj nie oddał strzału za 600. Koń z dużą przewagą, no. I walka na blisko. Zobaczmy, jak to wygląda z góry. Tiko wychyla się. Teraz strzał! Nie przebił Super Conquerorem, a Tiko daje pewno pechę. Czy odbije? No, teraz weszło bardzo ładnie. I do łeb w łeb. Teraz strzał w dolną płytę przebija. Tiko ładnie. Dzięki God of War za 3 miesiące. No, teraz bardzo ważny strzał. Przebija super konia. Jeśli z koniem się odbije, to będzie nieciekawie. Teraz za zero. To może być strzał, który zadecyduje. Ależ błąd teraz. Naprawdę to jest bardzo duża sytuacja. Kolejny strzał za zero. Co robi Linfar? Dwa strzały nieudane. Teraz jeden pocisk. Jeden pocisk. Dolna płyta. Mierzy, mierzy. Trafia. Wygrywa. AMX-em 4 jednak. Mimo tego początku słabego. Mimo tych błędów. Nie oddania tego strzału. Teraz miał serię przebić. A Super Conqueror Linfar nie był w stanie przebijać. No i wygrana. Niespodziewana IMX-a. Naprawdę jestem zaskoczony wynikiem tej bitwy, bo wyglądało, że Linfar ma to pod kontrolą. No ma lepszy DPM. Ma lepsze ciało, więcej penetracji. Wszystko mówiło, tak, on wygra. Ale to jest pojedynek 1 na 1. I Tiko był skuteczny 5 na 5 i dlatego cieszy się teraz z trzech pudełek świątecznych. Gratulacje, trafią one na twoje konto. 3 pudełka świąteczne. Widzimy, że wburzacz na północy. Pan King Tiger MC jedzie na prawo, bo pokażę Niki, tak będzie lepiej. Czyli podzamkowa kontra kap. Spacja nie działa promocny. Powinna, ale nie działa. Dobrze, Szymonek. Minęła pierwsza minuta. Jak na razie wyburzacz nic nie widzi. A Biela bardzo sprytnie podjeżdża na kapa. Mamy presję bazy. Jest tutaj bardzo sprytne zagranie. Jak na razie pan Biela ma fajną pozycję. Wyczuł intencje wyburzacza. I zaatakował go od najlepszej dla siebie strony. Gdyby teraz
Jeszcze dał mu strzał tutaj na wjeździe, to by było w ogóle cudownie. Wyburzacz musi być teraz bardzo ostrożny, bo wjedzie zaraz pod lufę. Wyburzacz robi sobie skrapa, ma 100 życia więcej, czyli ma wzmocnienie. Bielan nie ma wzmocnienia. Uwaga, jest chwila prawdy, teraz może być pecha od King Tigera C. Wyburzacz na szczęście zareagował i nie jedzie dalej. Widzi swoją ofiarę, teraz powinien wychylić się na sejtskrapie, grać w King Tigerze. Będąc w takiej sytuacji, wolałbym oczywiście grać King Tigerem C, ale zobaczymy. Wyburzacz ma bardzo kiepski ciąg do sejtskrapa, jest pudło! Pomylił się gracz Biela. I strzał w dolną płytę pewnie przebija, działo chyba stokowe. Teraz strzał King Tiger MC oddaje za 251, musi oddać w dolną płytę strzał. Nie przebija, chyba nawet nie trafił pancerze teraz wyburzać swojego wroga, ależ błąd ważny, który może go kosztować 3 pudełka świąteczne. Robi sejt skrapa, to nie jest dobry plan tym czołgiem, może łatwo wejść w bok. Teraz kolejny strzał przyjęty przez wyburzacza i nie oddaje strzałów. Biele, oj, tutaj bardzo zła wymiana, kolejny sidescrap, kolejne pudło wyburzacza, pan Biela dużo lepiej w tej sytuacji operuje swoim niemieckim czołgiem, ma już przewagę 400 HP. Wyburzacz dalej wyjeżdża, przyjmuje kolejny strzał, wyburzacz, panika, jest stresik, teraz zbija bazę, ale powinien Biela wyjechać, to jest sytuacja pewna, musi zaatakować. Dwa strzały, będzie po wszystkim. Czy wyjedzie? Teraz kolejny strzał przyjęty przez wyburzacza, ależ teraz świetna gra, odbija się wyburzacz, no niestety, i teraz jeden strzał, gratulacje dla Bieli. Tym strzałem zapewnia sobie zwycięstwo i 3 pudełka świąteczne, gratuluję. Bardzo dobra gra, taktyka, sidescrap, przebijalność, było bardzo dobrze. Świetny meczyk. Także na początek, no niestety, ale wygrywa gracz, znaczy nie, czemu niestety, nie niestety, no wygrywa gracz atakujący. Myślałem, że wyburzyć będzie miał łatwiej, bo ma gorszy czołg, ale miał 100 życia więcej i obronę, prawda? Wyjechał i atakował od jednej strony, powinien zmienić flankę, cokolwiek. No...